Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution Kampania. Dzisiaj sobie przejdziemy kolejną misję, misję numer 2. Jak widzicie, odrobinkę powiększyłem sobie tutaj nasz park, tak jak mówiłem w poprzednim naszym odcinku, gdzie robiliśmy misję od pani doktor. Jeszcze muszę poprawić to ogrodzenie, bo jak patrzę teraz z daleka, to widzę, że mam tu jakieś góry, doliny i tak dalej. Troszkę sobie to wszystko przebudowałem. Generalnie pomysł bazowy został taki, jaki był. Ale o tym opowiem za chwilę. Bez zbędnego przedłużania intro. I lecimy z naszym materiałem. Zapraszam. Zaczynamy sobie naszą misję, żeby niepotrzebnie nie przedłużać sobie tego materiału. Poprzedni był wystarczająco długi. Tutaj również sobie naszą wylęgarnię troszkę powiększyłem. Mamy dwa Hammond Creation Lab, mamy platformy widokowe, także powinno wszystko tutaj grać i działać i śmigać. Odnówmy sobie najpierw jeszcze tutaj zasoby, bo tutaj będzie wybieg stegozaurów, ponieważ wszystkie moje stegozaury zdechły ze starości. Odpalamy sobie Control Room, Missions i robimy sobie misję od Izaka. Misję z ochrony zostawiłem sobie na koniec, ponieważ jest tu Indominus Rex, T-Rex, Pinozaur, Ceratozaur, także Indominusa hybrydy zostawiamy sobie na sam koniec. Tak więc idziemy sobie do Izaka i rozpoczynamy misję. Misja generalnie wygląda na bardzo prostą. Mamy zrobić Spinozaura 350 notowań, T-Rexa 340, Stegozaura 80, Triceratopsa 50 i Brachiozaura 135. Zaczniemy sobie od Stegozaurów. Stegozaur, tu już mam przygotowane 4, musiałem sobie wytworzyć nowe, ale z tym musiałem chwilę poczekać. Stegozaur ma mieć 80 i ma 80. A na tą chwilę te już możemy sobie wypuścić. W międzyczasie tamten sobie tutaj dołączy. Lubię stegozaury. Bardzo ładne dinozaury. Naprawdę. Bardzo ładne. Ale tutaj, żebyśmy nie przeciągali. Wytwórzmy sobie Spirexa i Spinozaura i T-Rexa. No, Spirex. Właśnie wymyśliłem nową hybrydę. Spinozaur 368 wytwarzamy, a ma być 350, w porządku. T-Rex 360, a ma być 340. Ok, te dwa się już nam wytwarzają. W międzyczasie tu już nam się pewnie... Co on robi? O! A tego się nie udało zrobić, no to nie za dobrze. Z tego zaur jeszcze raz na szybko. Incubate. A, bo tutaj nie mamy tego zamontowanego. Zróbmy sobie success rate, to zwiększymy szansę, że nam się uda go wytworzyć, nie? Tu wytwórzmy sobie jeszcze Triceratopsa. I z tego zaury sobie tutaj zostaną. I musimy wytworzyć sobie jeszcze brachiozaura z notowaniami 135. Czyli brachiozaur 135 mamy przygotowanego. Wszystko już jest w drodze. Mamy 4 z tego zaury. Piąty się robi się. I musimy sobie chwilę odczekać, aż cała reszta nam się wykluje. Triceratops za chwilę powinien być, uśpimy go i przeniesiemy go tutaj do całej reszty Triceratopsów. Tu razem z apatozaurami sobie żyją Triceratopsy, a brachiozaury żyją sobie z kentrozaurami. Mamy całkiem spore statko tych kentrozaurów. Jak widzicie, park został powiększony, przesunięta została cała tutaj ta dolina. Czy dolina? Ten klif kamienny. Generalnie odtworzyłem prawie dokładnie to samo, co miałem, tylko że w znacznie na większym terenie. Wycieczka tak jak była, tak jest. Gdzie aktualnie jest jakiś samochodzik? To w ogóle działa, żyje, jeździ? A, zablokowany, jest ok. Ile tu w ogóle mamy samochodów? Oj. Ile tu w ogóle mamy samochodów?
Mamy 6 samochodów i 972 osoby chcą korzystać. No nie wierzę, coś nam tutaj... Jak nam z tego zaur nie wyjdzie, to będzie przypał. Bo zaraz mi tamte 4 zaczną siać panikę. Tu dajmy jeszcze success rate. Triceratops wypuszczamy. I od razu go niech sobie jedzie uśpić. Hello, sweetheart. Dzień dobry. Okej, Triceratops misyjny już jest. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Stegozaur się wytwarza, Brachiozaur się wytwarza, T-Rex i Spinozaur też się wytwarzają. Okej. Czy ty tutaj przyjedziesz? No, upośledzone, po prostu to jest upośledzone. Jak widzicie, on nie ma zamiaru się ruszyć, bo w tym samochodzie coś takiego jak wsteczny to nie istnieje. Wiedzieliście o tym, że samochody nie mają wstecznego? Przynajmniej w tej grze nie mają. Hej. Stój. Raz. Ojojojoj, to było zezowate. Idź. I dostał. Bardzo fajnie. Triceratops, literka ty. I przenosimy sobie do reszty z Triceratopsów. I cyk. T-Rex gotowy. Jak tutaj stoimy z kontraktami? Tu byśmy mogli sobie jeszcze aktywować jeden, bo została nam misja Gen Indoraptora. No to może weźmy... Expedition for Giant Herbivore. Okej. Weźmy sobie jeszcze jakieś wykopki tutaj. Giant Herbivore, czyli co? No to będzie nam potrzebny jakiś zauropod, nie? I gdzie jeszcze mogę wysłać? Tu mogę jeszcze wysłać, okej. Niech sobie lecą. Mamy gotowego T-Rexa. Zostawię wam to. Nacieszcie oczy i uszy. I love this one. Dla niego też już mam miejsce, powiedzmy. Powiedzmy, że to będzie jego miejsce. Tutaj, gdzie był wcześniej Spinozaur, tak tutaj teraz będzie T-Rex i Spinozaur. Chociaż zastanawiam się jeszcze, czy może by nie zostawić któregoś z nich razem ze Stegozaurami. Chociaż z tego, co pamiętam, no to Spinozaur oczywiście je atakuje i zżera. Ale zobaczymy jeszcze, kto jest w ogóle chory, bo coś nam się tutaj zadziało, że coś jest chore. Apatozaur jest chory. Dlaczego? Medicate. I przy okazji odnówmy sobie wszystkie zasoby. Znaczy zasoby. Duże słowo. Oj, właśnie to jest to, o czym mówiłem. Jeden z tego zaur z braku tego, że nie ma piątego, zaczyna już dostawać świra i zaczynam napierdzielać w ogrodzenie. Musi się szybko wytworzyć, bo to się zaraz źle skończy. T-Rex zagląda nam tutaj do chałupy. Niedobrze. Stegozaur wariuje. Szybciej. Ocena parku nam spadnie przez to. Najgorzej. Nie mam pojęcia, dlaczego on się tak wnerwił. Dobra, T-Rex leci już tutaj do tej części. Hammond Creation Lab, wypuśćmy tego Stegozaura. I
Uśpijmy tego, bo to się źle skończy. No szybciej. Jakie to ma ruchy. Taki wielki, a on musi poczekać. Nie? Idzie następny wnerwiony. I ten też. No, weźcie się, zakumplujcie szybko. Nie róbcie scen. Hello. Ty patrz, że wszystkie oczywiście muszą znaleźć tą ścieżkę tutaj, nie? To wejście. Co się dzieje z jego ogonem? Już też go uśpi, bo przecież zaraz zacznie tutaj bić. Nie, nie tego. Tego nie. Komfort 17%, okej. Okay. Dobra, brachiozaura możemy też wypuścić. Tutaj mamy już gotowego spinozaura. A myślicie, że jakbym na przykład zrobił tutaj jeszcze płot, taki przez całą szerokość, i postawił tutaj T-Rexa ze spinozaurem. Tu mamy wodę i tu mamy wodę. Tu będzie jeden karmnik, tu będzie drugi karmnik. Co wy na to? Tu byśmy zrobili tak. I po całości po prostu machnęli płot tymczasowo na potrzeby po prostu tej misji. Ciekawe, czy to coś da. Brachiozaura też już sobie przenieśmy. Tu były brachiozaury. Zobaczcie, ile mam pieniędzy. Widzicie to? 135 milionów. Dlaczego strzelasz focha z tego zaurze? Współpracujże. Wszystko trzeba naprawić. No, idź tam do swoich kumpli. No po prostu nie wierzę. Z tego zaury to są tak f***ujące dinozaury, jak nie ma wszystkich grze. No i jeszcze sabotażu brakowało. Idźże, spać i mnie nie denerwuj. Brama, brama. Napraw to, to i tamto. Nie wiem, co dają to, skoro tuż pod stacją ochronną popsuł się budynek. Nie, nie mam pojęcia, co to daje. Ewidentnie nic. Nie zapanuję nad tymi stegozaurami, po prostu mi się to nie uda. Uśpij je kurwa wszystkie, bo to będzie trwało i trwało. Wszystkim im komfort spada, bo są we czwórkę, a nie w piątkę, nie? Nie wypuszczam na razie tego spinozaura, bo mam wszystkie ekipy chyba zajęte. To sobie zróbmy. Aha, i to by było na tyle z wytwarzania. Ta, jak resolve? Okej, nie rozumiem. Ten co utknął. Okej. I patrz, znów leci tu po prostu do środka. No, nie ogarniam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. One niech se śpią i poczekam, aż im się po prostu odnowi komfort.
Nie wiem, czy nie będzie teraz się podwyższał, czy będzie spadał. Nie mam pojęcia, co się tu będzie działo. Ale wiem, że jest to naprawdę bardzo upierdliwy gatunek. Niektórego jak nie wypuścisz wszystkich naraz, to później masz lipę. A ten już idzie się zamachnąć na samochód, nie? Może wypuść mnie gdzieś kawałek dalej. Wszystkie naraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. I spróbujmy teraz. Fossil Center. Dobra, sprzedajmy sobie te... Odrzucamy. Sprzedajmy te wszystkie rzeczy. Trudno. Tak, wiem, że mam tutaj całą masę pieniędzy, ale... Potrzebne mi są badania, a nie bardzo jest czas teraz na odcinku, żebyśmy się przenosili między wyspami, prawda? Tak więc stegozaury się przenoszą. Co tu robi T-Rex? Tak więc chyba tutaj potrzebujemy jeszcze płota. Ciekawe czy to coś da. Tu będzie żarcie, tu będzie żarcie. A i tu musimy postawić płot, bo zaraz nam przylezie któryś z nich pewnie. No, stawiamy. Tak, wiem, trochę słabo to wygląda, ale tylko na potrzeby odcinka. T-Rex do siebie. Zapraszam. Wypuśćmy spinozaura. I będziemy już mieli komplet dinozaurów niezbędnych do tej misji. Uśpi go od razu. Czas nas goni. Dobrze mieć modyfikację, bo wreszcie ten spinozaur brzmi tak, jak powinien brzmieć. Aha, nie może przejechać, bo tak. Komfort stegozaurów rośnie. Jest takie absolutne minimum. I teraz spinozaur idzie tu. Dlaczego atakujecie ogrodzenie? Nawet o tym nie myśl. Idź sobie do swoich kolegów, którzy są tu. No już. Macie piciu, tu macie jedzonko. I musimy chwilę poczekać, tak pewnie będziemy musieli przetrwać. Storm. O. Sprzedajemy i to wytwarzamy. To też wytwarzamy. To sprzedajemy. A poza odcinkiem to co z minerałów tutaj zostanie, sprzedam sobie na Matanceros, bo tam potrzebuję pieniędzy na przebudowę tamtego parku. Chociaż w sumie zastanawiam się, czy będę go przebudowywał. Jest 5 gwiazdek. Chociaż nie obiecałem wam materiał, jak zrobić ładne parki w kampanii, więc prawdopodobnie jakoś to podsumuję. Na Matanceros nie musiałem jakoś specjalnie się wysilać, bo tam po prostu samo się wytworzyło 5 gwiazdek, nawet nie wiem kiedy. Okej, tutaj mamy jeden płot. Te dwa drapieżniki nie powinny się widywać, także spoko. Nie powinny przejść. Tu są dwa gatunki, tak jak miały być. Żadne nie są przeludnione, czyli też jest w porządku.
Kentrozaury nie są nie mają za gęsto i brachiozaury też nie. Jak to wygląda z perspektywy naszych gości? Chciałbym coś takiego zobaczyć na żywo. A wy? Naprawdę chciałbym to zobaczyć. Niesamowity widok. Stado kentrozaurów i brachiozaurów. Natomiast z drugiej strony naszego parku nie widać absolutnie nic, bo tamte dinki są za daleko. Jak stoimy z widocznością? Tu w ogóle je widać? Nie widać. Tutaj musiałby być karmnik. Tak więc... ten będzie przeniesiony i ten dla wysokich też usuniemy. Za chwilę będzie miała tutaj nadejść jakaś burza. Domyślam się, że będzie to w momencie, kiedy T-Rex i Spinozaur wylądują, żeby miał kto oczywiście rozwalić płot, nie? Zawsze tak jest. T-Rex już na ziemi. Głodny, tak? No już się dorwał do jedzenia. Postawiłem go tuż przy jedzeniu, także no nie było opcji, żeby nie znalazł. Samotnik. No, już się zapełnia brzuszek. Konf dzięki temu zdrówko rośnie. Jak tam Spinozaur? Jeszcze nie wylądował. A nie, burza przyjdzie jak się pasek naładuje, no tak. Ile mamy teamów? Mamy teamy 3. Jak widzicie jest 6 i 7, bo kilka razy mi zniszczyli samochód. Sami rozumiecie, były burze i tak dalej. Przejeżdżałem koło chyba wtedy kentrozaurów, żeby naprawić budynki i no, postanowiły, że mi zniszczą samochód. Bo czemu nie? No i tutaj mamy 307... O, tutaj guzik widać przez te drzewa. 6900 gości mamy osiągnąć. No ciekawe. O, no proszę. Spinozaur wylądował i jest. Tak więc jak widzicie, 6900, 7000 gości. To mi się właśnie podoba w erze Jurassic World. W Jurassic Park mamy bardzo ograniczoną ilość gości, a w erze Jurassic World to już jest po prostu kosmos. Dużo jeszcze tutaj brakuje. No jeszcze ze dwa kontrakty i wydaje mi się będzie do odblokowania, także przy okazji, korzystając z tego, że idzie burza, aktywujmy sobie kontrakt, ale to jest w ogóle dziwne. Nie mogę wbić 4 gwiazdek, nie? Co tu jest w ogóle potrzebne, żeby spełnić taki warunek? Nie wiem dlaczego drink rating mam na poziomie 71. Restroom... gdzie jest potrzebna toaleta? Przy hotelu, ok? Przy hotelu potrzebny jest kibel. Tu jest, tu jest. A, no tak, już wiem. Tu potrzebny. To miejsce teraz mi zaniża statystyki. Nie rozumiem. Czy ten pasek będzie się jakoś zapełniał, czy coś? No chyba te dwa na razie się... O, T-Rex i Spinozaur na przykład sobie śpią. Także wydaje mi się, że raczej o kentrozaury będę musiał się tutaj martwić. I tutaj o stegozaury. I to będą chyba dwa największe zmartwienia. Jak tam brachiozaury? Komfort spada, ale bardzo, bardzo powoli. Także mamy jeszcze trochę czasu. O, no najlepiej. Tornado, czemu nie? Ale idzie w takim kierunku, że w zasadzie dużo szkód nie narobi. Co najwyżej tutaj te budynki i elektrownia, to w tej części się nie przejmuje. To się naprawi, to się naprawi.
Tutaj już też pojedzie. No wzięło i popsuło. Troszkę taka powtórka z rozrywki, nie? Nie sądzicie? Wyspa Isla Sorna, Huragan. Wtedy to była Clarissa, teraz może nazwą go jakoś fajniej. Wymyślą mu jakąś taką fajną nazwę, nie? Ty, z tego zauru uciekam przed tornadą. Może je uśpimy na razie szybko. Żeby tutaj nie było niepotrzebnej zadymy. Dlaczego tu nie ma prądu? Nie rozumiem. Czemu tu nie ma prądu? Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego tam nie ma prądu. Zawsze był, teraz nie ma. Okej. Lecimy sobie z naprawami tutaj. A, no tak, bo jest uszkodzona elektrownia. Dlatego tu nie ma prądu. No i mówiłem, że się wbiją. Zanim pojedziesz to naprawiać. I po prostu musimy wytrzymać po prostu tutaj burzę. Najważniejsze w tej misji jest to, żeby nie umierali nam goście. Tak, żeby dinozaury nie atakowały gości. Ale cała reszta... Niech tu się wtedy dzieje, co chce. Czyli tak, wytwarzamy sobie te 5 gatunków, które mamy na liście, ze zrobionymi modyfikacjami. Myślę, że to jest utrudnienie jest właśnie spowodowane dla tych stegozaurów, nie? Bo wiadomo... Jak będzie stegozaur, który nie będzie miał odpowiedniej ilości osobników w stadzie, no to zaczną się denerwować. Tak było w tym przypadku. I myślę, że po to są te utrudnienia właśnie z modyfikacjami, żeby zmniejszyć ich szanse na wyklucie. T-Rex, Spinozaur, Brachiozaur, Triceratops. Z tymi dwoma dinozaurami nie było najmniejszego problemu. Ze Spinozaurem w sumie też nie, ale może się pojawiać. Wytrzymać sztorm. Jeździć, naprawiać wszystko po kolei. I to by w sumie było wszystko. Została nam jeszcze jedna misja na wyspie Isla Sorna. I wygląda na to, że kampania nam się powoli kończy. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie dodatki byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Czy będziemy sobie oglądali i ogrywali Sanktuarium, czy dodatek z Doktora U. Zobaczymy. Została nam jeszcze jedna misja. Widzimy się już niebawem. Subik na kanale i łapka w górę, oczywiście mile widziane. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.